Witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na wędrówkę po wyspie Rugi. Uzdrowisko Binz położone jest na malowniczym obszarze wyspy Rugia nad Morzem Bałtyckim pomiędzy zatoką Prorawik a jeziorem Szmaśter. Gmina leży w północnej części euroregionu Pomerania. Binz jest znane z czarujących i dobrze utrzymanych budynków typowych dla tego regionu Niemiec oraz z naturalnej scenerii pejzażowej znajdującej się w sąsiedztwie Parku Narodowego Jasmut. Po raz pierwszy o Binz napisano w 1318 roku. Wówczas była to wieś i nosiła nazwę Bynce. Informacja ukazała się w kolekcji dokumentów podatkowych dla hrabstwa Strau. W 1885 roku Binz staje się oficjalnie kurortem nadmorskim, co było spowodowane ukończeniem promenady wraz z molo oraz nową siecią dróg i połączeń wąskotorowych. Kurorty Rugi były najmodniejszym kierunkiem w czasach Cesarstwa Niemieckiego. Wycieczka do Binz, Podbus i Selin to wciąż podróż nie tylko w przestrzeni, co również w czasie. Jadąc w kierunku dworca kolejowego w Binz, przez ścianę drzew prześwitują zabudowania kompleksu wypoczynkowego Prora. W ośrodku znanym jako Kolos z Rugi, który miał stać się kurortem, obecnie ma swoją siedzibę Centrum Dokumentacji Prora. Kompleks Prora, znajdujący się w okolicy miejscowości wypoczynkowej Binz, jest położony na wybrzeżu Prorawik, najpiękniejszej zatoce Rugi. Tutaj pomiędzy 1936 a 1939 rokiem zbudowano i w dużej mierze też wykończono na zlecenie nazistowskiej organizacji Kraft durch Freunde w tłumaczeniu siła przez radość około 4,5-kilometrowy budynek. Celem było i jest utrzymanie kompleksu Prora jako pomnika z uwzględnieniem jego historycznego znaczenia oraz jego rozwój i eksploatacja według potrzeb lokalnych. Wschodnie wybrzeże Rugi z jego szerokimi białymi plażami i starymi lasami sosnowymi zmieniło się podczas ostatniego stulecia. Nazistowska organizacja Kraft durch Freund wybudowała na wybrzeżu Prora Wik długi na 4,5 km budynek składający się z 5 bloków, każdy o długości 500 metrów, nazywany kurortem KDF Rugia. Pracę nad fundamentami rozpoczęto w 1938 roku. W lecie 1939 ukończono budowę tzw. domów kwaterowych w stanie surowym, położonych równolegle do plaży oraz konstrukcji szkieletowej centralnej części kompleksu. Z początkiem wojny w 1939 roku budowę wstrzymano, a firmy budowlane przekierowano do budowy ważnych obiektów wojennych. W 1940 i 1941 roku kilka batalionów policyjnych, każdy po około 800 policjantów, zostało w Prorze wyszkolonych i stamtąd wysłanych do działań na frontach całej Europy. Od 1942 roku do końca wojny szkolono tu młode dziewczęta i kobiety do pracy w służbie radiowej marynarki wojennej. W 1944 roku utworzono szpital wojskowy. Użytkowanie budynku w ten sposób zostało przewidziane i zaplanowane już w trakcie konkursu architektów. Do końca wojny Prora była używana jako obóz dla uchodźców. Pod koniec 1945 roku oddziały Armii Radzieckiej zajęły nadającą się do zamieszkania część budynku. Następnie Prora została przejęta przez Narodową Armię Ludową NRD. Do 1991 roku teren był kurortem KDF. Pozostawał wojskowym obszarem zamkniętym.
Po upadku muru berlińskiego przekazano go na rzecz Bundeswehry, która z kolei opuściła kompleks pod koniec 1991 roku. W 1991 roku, gdy siły zbrojne opuściły Prorę, teren był własnością Republiki Federalnej Niemiec. Od tego momentu władze państwowe szukały sposobu na komercyjne wykorzystanie obiektu. W 1994 roku objęto Prorę prawem ochrony zabytków. Centralna i zarazem najlepiej zachowana część budynku, blok 1, 2 i 3, w której znajdowało się również Centrum Dokumentacji Prora, zostały w 2004 roku kupione przez prywatnych inwestorów, którzy chcieli tu otworzyć hotele, kwatery, spa i obiekty sportowe. Budowy rozpoczęto w 2009 roku. Blok 5 jest własnością Okręgu Rugia. W lipcu 2011 roku otwarto tu nowe schronisko młodzieżowe z 400 miejscami sypialnymi. Modernistyczny budynek Prory miał służyć jako ośrodek czasowy dla mieszkańców III Rzeszy. W czasach Hitlera pełna realizacja projektu nie doszła do skutku i obiektu nigdy nie oddano do użytku. Od ponad dekady trwa sukcesywny remont gigantycznego budynku. Z czasem przywrócono mu jego pierwotną funkcję, czyli ośrodek wypoczynkowy Prora jest otwarty dla wczasowiczów. Olbrzymi obiekt po latach zaniedbania znów pełni swoją pierwotną funkcję.
Kolejką wąskotorową dojeżdżamy do miejscowości Selin. Selin to jedno z kilku urokliwych miasteczek nadmorskich na niemieckim wybrzeżu Morza Bałtyckiego, które nosi miano Ostseebad, czyli kurortu Morza Bałtyckiego. Selin to miasteczko kurortowe, pełne zabytków z początku XX wieku, kiedy budowano obiekty dla zamożnych Niemców. Białe, piętrowe wille w stylu Art Nouveau ze zdobionymi drewnianymi krużgankami i werandami, uliczki wyłożone kocimi łbami i przede wszystkim piękne widoki. To właśnie sprawia, że Selin ma totalnie morski charakter. 100 lat wcześniej kurort przeżywał oblężenie turystów z tamtych czasów. Na słynnym molo, na które wychodzi się wprost z głównej ulicy miasteczka, znajduje się budynek Brückenhaus z salą balową. Jest to miejsce głośnych niegdyś wydarzeń towarzyskich. Dziś Selin jest bardzo spokojnym miejscem, odwiedzanym głównie przez starszych Niemców. Kojarzy się głównie z turystyką rowerową i ze spokojnymi spacerowiczami plażowymi. Miejscowość słynie z atrakcyjnej nadmorskiej architektury pochodzącej z przełomu XIX i XX wieku. Wilhelmstrasse jest najbardziej znaną ulicą, przy której można zobaczyć wiele pięknych, ekskluzywnych domów, pensjonatów w kolorze białym. Na końcu ulicy znajdują się strome schody, które prowadzą do plaży i mola. Na końcu mola znajduje się kopuła do nurkowania. Można w niej siedzieć, gdy jest opuszczana do wody i patrzeć na życie pod powierzchnią. Thank you.
Historia Selnickiego Molo rozpoczyna się w 1901 roku. Przewidywały plany pomost o długości 60 metrów, który jednak uznano za niewystarczający ze względu na bardzo dużą liczbę przewidywanych gości. Pierwsze molo o długości 508 metrów z restauracją zbudowano w 1906 roku. W 1918 zator lodowy uszkodził konstrukcję, a w 1920 przyczółek mostu uległ zniszczeniu w wyniku pożaru. W 1924 roku most ponownie został uszkodzony przez lód. W 1925 zbudowano nowe molo z peronem i salą koncertową, które miało długość około 500 metrów. Pomost ten został zniszczony w trudnych warunkach lodowych zimą 1941-1942 roku. Budynek mostowy przetrwał jednak w nienaruszonym stanie i od lat 50. do 70. XX wieku mieściła się w nim popularna sala taneczna. W tym czasie jednak konstrukcja budynku została zaniedbana, a zniszczony przyczółek wraz z jego konstrukcjami w 1978 roku musiał zostać rozebrany. W 1991 roku prezydent Niemiec Richard von Weizsäcker odwiedził Selin i jego wizyta zaowocowała aktywnym wsparciem dla odbudowy tego obiektu. W sierpniu 1992 roku rozpoczęto w kilku odcinkach odbudowę w oparciu o modele budynków z lat 1906 i 1925. W grudniu 1997 roku obiekt został przekazany do użytkowania. Jednak oficjalne otwarcie nowego molo wraz z restauracją odbyło się 2 kwietnia 1998 roku. Jest to najdłuższe molo na wyspie o długości ponad 700 metrów.
Thank you.
Kuba, nie idziesz? Co? Do Kuba. Idę. Ich habe mich durchgefragt, eins kriegst du nicht hin? Ich habe ziemlich viel noch gefragt.